Dzień dobry, chciałam powitać wszystkich znajomych i nieznajomych. Jolanta Sikora, Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne. Chciałam się podzielić kolejnym źródłem pozametrykalnym do badań genealogicznych pod tytułem Grobowe teczki. Być może temat znany, nazewnictwo takie troszeczkę inne, ale bardzo ciekawe źródło, jeżeli do niego dotrzemy, może tak powiem. Źródło do kolejnych badań, otwierające różne furtki, które być może jeszcze nie zostały otwarte. Materiały, które chcę zaprezentować, wynikają z moich poszukiwań. Być może u Państwa będą inne, ale sądzę, że są ciekawe, bo są tak zwane nietypowe. I spróbuję je zaprezentować, zaczynając od wejścia na cmentarz, bo od tego zaczynamy jako genealodzy, prawda? To jest pierwsza taka nasza, że tak powiem, ścieżka. I tutaj, tak jak mówię, no cmentarz, no wiadomo, że jest miejscem grzebalnym. Mamy cmentarze komunalne i parafialne. Odwiedzamy różne cmentarze w różnych ilościach, w różnych miejscach. No i tak jak tutaj pozwoliłam sobie napisać, spotykamy różne informacje, które nas zadowalają bądź nie. I w różnym stanie, bo w różnych momentach, że tak powiem, odszukujemy tych swoich przodków, bliższych i dalszych. I tutaj pozwolę sobie na taki przykład dobrej, że tak powiem, informacji, którą znalazłam. I teoretycznie tu mamy sporo genealogii, prawda? Mamy już taką informację, że wiemy, gdzie szukać, gdzie urodzony, gdzie ochrzczony, mamy datę, mamy miejsce pochówku, bo to jest akurat z Nowego Sącza. Mamy dane rodziców, prawda, czyli dziadków, pradziadków. Teoretycznie nam by to powinno wystarczyć, wiemy, gdzie szukać i jest fajnie. Kolejna ciekawa rzecz, taka jakoś mocno podbudowana, z innego cmentarza, no to są tak zwane inskrypcje nagrobne, tutaj będzie za moment fragment. Właśnie, prawda, jedna rodzina, różne informacje, ale podobnie. Mamy pewne daty, mamy panią, która wcześniej zmarła, imię męża, gdzie urodzona, gdzie pochowana, tu jest mąż, tu jest kontakt. Super, szukamy sobie, czytamy, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ale czy to wszystko? No nie sądzę, bo jakby, ja to w pewnym momencie nazywam, że jesteśmy głodni informacji. Tutaj też taka ciekawa rzecz, jak to się mówi, szukamy po całej Polsce. Tutaj akurat ze Sławkowa, podane jest miejsce urodzenia, miejsce zgonu. Oczywiście szukamy wtedy ślubu, bo nie wiadomo, gdzie ten ślub sobie wzięli. Ale sądzę, że mamy już tyle informacji, że możemy sobie fajnie szukać. No niemniej jednak, tak jak tutaj pozwoliłam proszę na tą informację, jesteśmy ciągle głodni wiedzy, szukamy tych ciekawszych materiałów, ciekawych dokumentów, bo dokumenty są szalenie ważne. I spotkałam się ja z czymś takim jak teczka grobowa. Teczka grobowa to jest zbiór różnych dokumentów, na których pochowano osobę zmarłą. Mówimy cały czas o naszych przodkach. I w tym momencie warto się nią zainteresować, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił, dlatego że tam znajdują się zupełnie inne dokumenty. Dokumenty, które pozwolą nam w niektórych momentach szukać dalej, otworzą kolejne ścieżki. W tym na przykład pokusimy się o jednego badania DNA, prawdopodobnie, ponieważ poznamy przyczyny zgonów. W większości dokumentów nie mamy o tym pojęcia, no chyba, że mamy inne dokumenty w domu, no to możemy to weryfikować. Na tych dokumentach, które za moment będę chciała zaprezentować, poznamy faktyczne miejsca i przyczyny zgonów i co się z tym naszym przodkiem, bliższym lub dalszym, naprawdę działo. I ponieważ wiemy, że bywają tak zwane legendy, no to te dokumenty pozwolą nam w mniej lub bardziej wygodny sposób zweryfikować te dane. Ale uważam, że jako genealodzy i badacze historii własnej rodziny no powinniśmy po prostu spojrzeć na to pod hasłem to się już zdarzyło i inaczej nie będzie.
Natomiast faktycznie pozwolą nam te dokumenty pójść dalej i jeżeli nam się faktycznie uda, jak zwykle genealogowi, znaleźć jakieś dodatkowe źródło, to będzie fajnie, bo będzie tak zwane kolejne miejsce do naszych badań. Chcę przedstawić takie dokumenty właśnie, jakie są. Świadectwa śmierci, karty zgonu, zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok, zgoda na przewóz zwłok, zaświadczenie na przewóz zwłok żołnierza, zaświadczenie na przewóz zwłok funkcjonariusza powszechnego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, świadectwa lekarskie. Ciekawostką będzie to, że niektóre dokumenty są z tego terenu. Czyli Opole Brzeg. No, tak jak mówię, nie wiadomo, co się stało, że nasz przodek pochowany jest tam, a zupełnie nie wiadomo, co się z nim działo, prawda? Tutaj jest takie przykładowe świadectwo śmierci. Tak jak mówię, przeróżne dokumenty znajdziemy. To niekoniecznie jest to, czego my oczekujemy. To jest świadectwo śmierci. Pisze, gdzie jest wydane, jest imię i nazwisko, jest parafia, jest gmina. Nawet jest umiejscowienie, gdzie ewentualnie szukać tego dokumentu, gdybyśmy wiedzieli, że go w ogóle szukamy, gdzie go szukać. Jest pełna data zgonu, jest osoba zmarła, czyją jest córką, czyli mamy te takie dane, które nas najbardziej interesują. Jest imię i nazwisko męża, jest też wyznanie, jest jej wiek. Proszę zwrócić uwagę, że na tym akcie zgonu jest podany również wiek męża, co jakby jest zupełną też rzadkością. No i tutaj mamy oczywiście informacje, kto chował, jak się ksiądz nazywał, pełna dokumentacja i stwierdzenie, więc powiem tak, kapitalny dokument. Szczególnie jak nie mamy pewnych innych danych, możemy sobie szukać czegoś dalej w księgach metrykalnych. Kolejny dokument tutaj to jest taki, jak już to współczesna karta zgonu, wydana przez Uniwersytet Jagielloński i tak dalej, ponieważ była robiona sekcja zwłok. Data i miejsce urodzenia Grodków, czyli to jest tutaj Opolszczyzna. Data zgonu, miejsce zgonu, przyczyna zgonu. Utonięcie. Druga część tej karty informuje nas, gdzie zostało wydane. Czyli Urząd Stanu Cywilnego w Dobrzycach, tam szukamy aktu zgonu, jeżeli nas tak interesuje. I wyraźnie jest podane, gdzie mamy podany numer aktu, czyli jakby mamy już taką pełną informację, konkretna rzecz, jesteśmy jakby w pewnym momencie jakoś usatysfakcjonowani. Tu jest jak najbardziej współczesny akt, typowy akt zgonu, też znajdujący się w takiej teczce grobowej. No, mamy imię, nazwisko, stan cywilny, datę urodzenia, miejsce. Mamy również ostatni adres zamieszkania, co ewentualnie pozwoli nam, gdybyśmy czegoś dalej szukali, pokusić się o księgi meldunkowe. Tak jak szukamy całej rodziny, mniej więcej wiemy, gdzie mamy konkretny adres. Mamy też oczywiście dzień, tak zwaną datę dzienną zgonu, miejsce zgonu, pozostałą taką osobę, czyli współmałżonka. Mamy też skrzętnie wypisanego ojca, ale już nie mamy danych o matce, mamy tylko imię. Mamy podany numer tego aktu, mamy Urząd Stanu Cywilnego, czyli powiem tak, jest jakiś taki brak i teraz, jeżeli nie mamy danych bliższych o matce zmarłej osoby, no to wiadomo, że musimy szukać. Tak jak mówię, akt współczesny też zastany w dokumentach teczki grobowej. Tu jest też kolejny dokument, jest karta zgonu. Proszę zwrócić uwagę na górny róg, jest miejsce pochówku. Cmentarz, ja już powiem w skrócie, bo wiem, o co chodzi. Cmentarz Podgórski, pochówek i pogrzeb 4 stycznia. Jest również podane miejsce, tak? Tutaj jest sektor, rząd i numer grobu. Dane osoby zmarłej, dane rodziców, ale mamy imię. I mamy tylko imiona bez nazwiska rodowego matki. Mamy podaną datę urodzenia, miejsce urodzenia, pełną datę zgonu, łącznie z godziną i miejsce.
i przyczynę choroby. I co ciekawe, mamy również dane o dokumencie dowodu osobistego. Czasami szukamy różnych rzeczy, więc tutaj już jest informacja. I odniesienie akurat w przypadku Krakowa jest takie, że możemy w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa wyszukać wszystkie dokumenty zawarte w tym akcie. Na podstawie dowodu osobistego możemy uzyskać uzupełniające dane brakujące w tej karcie zgonu. Druga strona również podaje nam adres zamieszkania, ostatni jaki był. I tak jak w podobnym wcześniejszym dokumencie, miejsce Urzędu Stanu Cywilnego, który wystawia akt zgonu, łącznie z numerem. Tak, numer pieczęci i tak dalej. Inny akt zgonu byłby też ciekawy, także nie akt, tylko karta zgonu. Tutaj mamy też imię i nazwisko osoby, dane rodziców, ale znowu bez nazwiska rodowego matki, pełną datę urodzenia, miejsce urodzenia, datę zgonu i również miejsce, tak? Czyli ktoś umiera, pisze oddział szpitalny, sanatorium, ale oddział szpitalny. Mamy przyczynę zgonu. I mamy również podane pełną informację o dowodzie i wszystko to zostało wydane. Oczywiście to jest, za moment zobaczymy, że to jest zgon, bo to zgon jest w 64, to już wiadomo, że nie ma MO, ale możemy poszukać tego dowodu, jeżeli jeszcze tylko będzie, prawdopodobnie tak, w Wydziale Spraw Obywatelskich, który wydawał. Czyli szukamy takiego dokumentu w Olkuszu. Druga strona. Mamy dane żony, mamy jego status, że tak powiem, zawodowy, był rencistą, miejsce stałego zamieszkania, mamy też podany pełny adres, no i również miejsce sporządzenia potencjalnego aktu zgonu, tak? Łącznie z numerem, czyli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczach. Po tych dokumentach już widzimy, jaka jest tak zwana migracja tej osoby. Jak daleko musimy sięgać, żeby znaleźć kluczowe informacje bądź informacje uzupełniające. W tych kartach, w tych teczkach grobowych można znaleźć między innymi też coś takiego, co właściwie jest dokumentem i nie dokumentem, bo nie ma pieczęci jako takiej, bo nie ma pieczęci. Jest tylko informacja, że taka powinna być. Mamy odpis wydany przez Wojsko Polskie, pocztę polową z numerem i z datą. To jest zaświadczenie wydane, tak jak tu pisze, pani Romanowskiej zezwala się przywieźć zwłoki syna z miasta Brzeg nad Odrą do miasta Będzin. Oczywiście informacja o udzieleniu wszelkiej pomocy i tak dalej. I co jest ważne w tym zaświadczeniu? Że syn zginął jako bohater podczas pracy przy całkowitym rozminowaniu terenu województwa śląskiego. Czyli był żołnierzem. Saper, więc jakby mamy taką podpowiedź, że możemy czegoś dalej poszukać o tym człowieku. Oczywiście wcześniej musimy znać jego datę urodzenia. Czyli tak, to jest taka informacja i zarazem nie informacja, bo mamy mało informacji szczegółowych. Mamy tylko tak naprawdę podpowiedź, co i dalej szukać. No ale wiemy, gdzie skierowano, że tak powiem, zwłok i gdzie będzie pochowany, czyli tutaj konkretnie w Urzędzie Stanu Cywilnego miasta Będzin. Mamy podpisaną tutaj osobę. Prawdopodobnie można by w Centralnym Archiwum Wojskowym poszukać czegoś więcej, tak? Ponieważ no, jest poczta polowa, jest numer, na pewno są jakieś sekcje, sektory dokumentów, gdzie można by się pokusić o jakieś bliższe informacje, łącznie z tym, że może miał jakiś stopień wojskowy. No i coś więcej na temat tej osoby, która zginęła. Tutaj mamy inny dokument, właśnie odpis z Opola, rok 1945. I takie zezwolenie i zarazem oświadczenie. Zezwolenie na przewiezienie zwłok. Pełne imię i nazwisko funkcjonariusza tegoż urzędu. I proszę zobaczyć, jaka jest ciekawostka, który zginął śmiercią tragiczną, idąc na posterunek, pisze kiedyś, już mamy datę zgonu, tak? Z Opola do Będzina celem pochowania na cmentarzu w grobie rodzinnym. I teraz, oryginał powyższego przekazano, tu mamy dane matki i kiedy,
ale akt będzie sporządzony w oporu, czyli wydano tak jakby zezwolenie na przewóz bez aktu zgonu. Chcąc uzyskać szersze informacje, musimy się skierować do Urzędu Stanu Cywilnego w oporu. No prawdopodobnie zostało to zrobione, ale tak jak mówię, w tej teczce po prostu nie ma takiego aktu. Niemniej jednak przywołuje dokument jako jednostkę, która została po prostu w tej teczce, no, że tam złożona. Tutaj kolejny odpis. Zezwolenie na ekshumację przez przewóz zwłok. Ta informacja również może być dla nas ciekawa, bo tak jak mówię, nie zawsze wiemy do końca o wszystkim, łącznie z tym, co się stało i dlaczego, co było przyczyną zgonu, no i to, że dana osoba jest pochowana, tak? I są tutaj też konkretne dane dotyczące przepisów. I to, że kobieta została pochowana w lasach Kurzelowskich, no prawdopodobnie została rozstrzelana, prawda? Lub zginęła jakąś nietypową śmiercią tragiczną. Rok by na to wskazywał, rok 46, czyli musiała tam troszkę, że tak powiem, być, że dokonano ekshumacji. Jest informacja również o tym, jak została pochowana, czyli gdybyśmy z jakiegoś powodu w tym grobie kogoś chowali za jakiś moment, to powinna ta trumna jeszcze być, skoro jest zamknięta, zalutowana, metalowa i znowu mamy kolejne przepisy i informacje, że będą przewiezione z miejsca pochowania na cmentarz, również tu pisze do Będzina, no i tutaj informacje już takie typowo administracyjne o opłacie i tak dalej. Natomiast tutaj też mamy informacje, kto powinien być, jak ten pochówek powinien wyglądać. A na końcu informacja, do kogo kieruje się to zezwolenie. Prawdopodobnie jest to córka, tak? Bo jakby dane nam się zgadzają, córka osoby, która po prostu zginęła. I to, że mówię, z Włoszczowej zostaje przewieziona do Będzina. Czyli tak jak wcześniej wspomniałam, nie zawsze wiemy, gdzie ta osoba naprawdę zginęła. Kiedy nie możemy dotrzeć do tak zwanego źródła z różnych powodów. Ten dokument pozwala nam na uzupełnienie tych danych i tak jak wspomniałam, do poszukiwań dalszych, łącznie z poszukiwaniem aktu zgonu, ponieważ tutaj akt zgonu na pewno został w tym momencie wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego we Włoszczowej. Takie inne dokumenty, jeden z pieczęcią, drugi bez, ale i takie dokumenty można znaleźć. Zwłoki mogą być przewiezione z Olkusza do Jawroku celem pochowania na tym cmentarzu. Jest tylko data, kiedy to zostało wydane, jest podpis lekarza. I ta informacja, że osoba zmarła w Olkuszu. No oczywiście jest to też podpowiedź, że dokumentu pod hasłem akt zgonu będziemy szukać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olkuszu. I mamy rok, mamy datę, więc możemy się przynajmniej na miesiąc powołać, bo prawdopodobnie może być jeden lub dwa dni różnicy w zgonie. Tu mamy takie proste lekarstwo, świadectwo lekarskie, które zaświadcza akurat o zgonie dziecka, miejsce zamieszkania, datę zgonu i mamy przyczynę zgonu. Akurat jest to dziecko, no ale czasem robimy tak zwaną pełną genealogię całej rodziny, w związku z czym być może to dziecko będzie jedynym z rodzeństwa naszego przodka i wtedy też mamy podpowiedź, gdzie szukać. Akurat no tutaj od razu powiem, jest to Gańdówka, więc na dzień dzisiejszy szukalibyśmy tego w Sosnowcu. Ale w 1916 roku to teraz tak, powinno to być albo w Zagórzu, albo w Dąbrowie, albo w Sosnowcu. No i mamy mimo wszystko tak zwaną enigmę, bo Dańdówka miała, że tak powiem, kilka parafii i w sumie dwa urzędy, więc no troszeczkę taka jest zawiła sprawa, no ale mamy przynajmniej podaną przyczynę, miejsce i pełną datę zgonu. To jest tylko świadectwo lekarskie. No ale na tym świadectwie zostało to dziecko pochowane. Tu mamy kolejną kartę, która się nazywa oględziny pośmiertne. Mamy numer tej karty, mamy miejsce, gdzie gmina Zagórze, miejscowość akurat Rabka,
mamy pełne dane osoby, mamy wiek, mamy podaną religię, mamy stan, czyli że był włościaninem i mamy też informację tutaj o tym, że pani była wdową po górniku kopalni Nodżery, tak? I tutaj dalej. Kiedy jest zgon, pełna data dzienna, mamy również godzinę i mamy przyczynę. Mamy tutaj osobę, która tę kartę wydawała. To jest kolejny dokument, który można znaleźć w teczce grobowej i to jest dokument, na którym chowano tę osobę. Kolejna karta zgonu. Mamy również podane imię i nazwisko, mamy płeć, mamy tak zwaną datę ciemną z godziną zgonu, miejsce, akurat tutaj mamy szkołę. Przyczynę zgonu, mamy wiek i co jest ciekawe, że dalej podają dane rodziców, matka niestety tylko ma imię, nie ma nazwiska, ale mamy miejsce urodzenia, mamy datę urodzenia, wyznanie, miejsce zamieszkania. Kolejny raz przybyła na listę szkoła i to, że był emerytowanym profesorem gimnazjalnym. Czyli mamy przy okazji zawód, tak? Mamy Urząd Stanu Cywilnego, to akurat dotyczy, pozwoliłam sobie napisać, że to jest gmina i powiat lublinieckich. Mamy również wskazanie, gdzie został wydany ten akt i jaki ma numer akt zgonu. I możemy ewentualnie dalej sobie w księgach szukać parafialnych, może bardziej, tak powiem, szerszego opisu zgonu, jak przy każdym z tych dokumentów. Ponadto teczki, które mamy, co zawierają? Zawierają również dokumentację związaną z dysponentem grobu, co w ogólnym, że tak powiem, temacie, o którym mówię, jest istotne. Bo teczki grobowe w większości można znaleźć na cmentarzach komunalnych. I w momencie, kiedy szukamy tak zwanych odległych przodków, to nie będzie problemu z dostępem. Gdyby były jakieś współczesne pochówki, trzeba być dysponentem grobu. Ponieważ nas o to po prostu zapytają. Możemy się o takie dokumenty, jeżeli już w ogóle wiemy, że dana osoba jest pochowana, zwrócić korespondencyjnie, ale tak jak mówię, możemy się spodziewać zapytań, jak jesteśmy spokrewnieni, jeżeli nas obowiązuje w niektórych momentach RODO. Jeżeli tak jak my są osoby starsze, nie powinno być problemu, ale w różnych momentach, jeżeli to jest tylko możliwe, sugeruję kontakt osobisty, tak, żeby sobie te dokumenty przejrzeć. O co chodzi? Że nigdy też nie wiemy, kto był wcześniej pochowany. Bo szukamy, jak to się mówi, Jana Kowalskiego. No i super, mamy jakiś dokument. Ale teczka zawiera tak zwanych poprzedników. Ponieważ jak nie wiemy, kto jest jeszcze pochowany, zawsze można o to zapytać. I raczej nie ma problemu z udzieleniem takiej informacji. Natomiast mówię, no troszkę gorzej, jeżeli są przepisy RODO, a są, i ktoś jest współcześnie pochowany, no to powiem, że jest taka droga urzędowa, że kierujemy normalnie pismo do zarządcy cmentarza komunalnego, piszemy o co nam chodzi i mamy prośbę, żeby tę korespondencję przekazać za pośrednictwem, bo tak się robi, zarządu cmentarza do dysponenta grobu. No i jak to się mówi, są dwie szkoły, odezwie się albo nie. Jeżeli się odezwie, no to już mamy ścieżkę otwartą. Trudno powiedzieć, czy korespondencyjnie, czy osobiście udzieli nam tej zgody i my sobie te dokumenty możemy zobaczyć. Co nie znaczy, że dysponent grobu wie, jakie dokumenty tam są, bo być może się tym w ogóle nie interesuje. Mamy też plan cmentarza, gdzie jest naniesiona informacja właśnie o miejscu pochówku, że jakby z tą mapką sobie lecimy i znajdujemy już potem na przykład grób, bo być może nie znamy tego grobu. I to jest ważna informacja właśnie, że administratorem wszystkich danych jest zarządca cmentarza. Na razie mówię o cmentarzu komunalnym. Jak to wygląda na cmentarzach parafialnych? Od niedawna, bo w sumie można powiedzieć, no współcześnie od niedawna, większość cmentarzy parafialnych zarządziła tak zwaną inwentaryzację. Ale inwentaryzacja jest tak zwana, to co wcześniej, powierzchowna, czyli to co mamy zastane, są zdjęcia grobów, są spisane osoby,
No ale nikt nie wie, kto jest na dole, bo w tym momencie nie będzie wiedział. W przypadku pochówków na cmentarzach parafialnych można, no i uważam, że należy prosić o wgląd w księgi cmentarne. Różnie to bywa na różnych parafiach i wiem, jak większość z nas wie, że bywają problemy, że nie ma dostępu, nie bardzo chcą udostępnić. Spotkałam się z taką informacją, że ponoć na to można, jak to się mówi, się pokusić na takie zapytanie i sugestie, że chce odnowić nagrobek. Leży tam ktoś, chce odrobić, chce odnowić, ale chce również zobaczyć, czy przypadkiem na tak zwanych prochach przodka niepochowany jest mój dziadek czy moja prababka. No i ponoć to działa i dzięki temu można uzyskać informacje. I to jest też fajna sprawa, bo jeśli ktoś nie widział ksiąg cmentarnych, one są też bardzo fajnie napisane, bo są wszystkie dane. To jest tak jak wpis zgonu, czyli mamy dane osoby, która zmarła, kiedy zmarła, dane rodziców i to, gdzie zmarła. Jest też podana przyczyna zgonu, czyli stan chorobowy, no i oczywiście kiedy odbył się pogrzeb, czyli w sumie no, mamy sporo informacji. Ale tak jak powiedziałam, z tymi teczkami parafialnymi naprawdę może być problem. Nie spotkałam się z pełną informacją taką, spotkałam się z pojedynczymi właśnie kartami zgonu, które no, są. Jeżeli tylko się uda nam dostać, no to się, że tak powiem, możemy o nie otrzeć, możemy do nich dotrzeć, tak? I tak jak tutaj też sugeruję, proponuję, warto stawić się osobiście, warto zabiegać i w jakimś sensie dochodzić, że tak powiem, do tych źródeł informacji, bo z tego, co przynajmniej przedstawiłam, widać, jak mogą być różne brakujące informacje, braki danych lub informacje uzupełniające lub prostujące czasami nawet nazwisko, prostujące miejsce pochówku. Też wiemy, że inskrypcje nagrobne bywają błędnie zrobione i ze względu na koszty nikt tego nie poprawia. Błędna jest czasem data, błędne jest nazwisko. W każdym bądź razie jeśli chodzi o mnie i to moje doświadczenie, muszę powiedzieć, że byłam mocno zaskoczona, bardzo mi to dużo dało, no i stąd uważam, że mogłam i chyba powinnam się podzielić i zachęcić do wyszukania tych źródeł w obrębie swoich cmentarzy. Jeżeli się tylko coś uda, no to oczywiście będzie to kolejny sukces i na pewno, tak jak mówię, no nam pomoże w kolejnych badaniach lub uzupełnieniu informacji. W międzyczasie miałam takie zapytania, aczkolwiek nie robiłam Warszawy, że i można się spotkać z taką informacją, że niektóre cmentarze komunalne nie posiadają takich teczek, ponieważ zostały zniszczone w okresie wojny. No i wiadomo, że to jest wytłumaczenie i trudno w to wątpić, ale no powiem tak, no nie wszędzie tak się zdarzyło. Nie robiłam całej Polski, więc nie mogę się podzielić informacjami z innych, że tak powiem, miejsc. Ale podpowiadam, że warto zapytać, warto się zorientować, szczególnie, że tak jak mówię, przeważnie wiemy o jednej osobie, może nie wiemy kogo zapytać. Może nie ma osoby, która powie właśnie, że tam z tym naszym dziadkiem to jest jeszcze ktoś pochowany. I wtedy, tak jak tutaj widać, można będzie wyszukać tę informację jako uzupełnienie no, dosyć szerokich danych. I z mojej strony takie podsumowanie. Dokonując wglądu w dokumenty z teczek grobowych możemy uzyskać to, co wcześniej omawiałam, takie dane jak imię, imiona, nazwisko, nazwisko rodowe osoby zmarłej, datę i godzinę, miejsce zgonu, stan cywilny, typ schorzenia, przyczyna zgonu, miejsce leczenia, zawód i miejsce pracy, adres zamieszkania, dane współmałżonka, miejsce faktyczne, tak zwane faktyczne, sporządzenie aktu zgonu, numer jego aktu, no i wyznanie, bo no tutaj akurat mieliśmy wszystkich wyznania rzymskokatolickiego, ale wiemy, że na niektórych cmentarzach małżonkowie byli różnych wyznań, w związku z czym i czasem są chowani na cmentarzu rzymskokatolickim, czasem na innym, bo w tej chwili nie ograniczamy się do
tego, żeby szukać, zresztą są takie cmentarze, gdzie są pochowani ludzie różnych wyznań, a zarządca jest komunalny. W związku z czym tutaj również ważne będzie wyznanie. I z mojej strony dziękuję bardzo za wysłuchanie tej prezentacji. Jeśli są jakieś pytania, a będę mogła odpowiedzieć, to odpowiem. No jeżeli krótką tą moją wypowiedzią, moim wystąpieniem zachęciłam do dalszych poszukiwań, to myślę, że to będzie z pożytkiem dla każdego. No i na razie to.